Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Jezus przyszedł do domu, a tłum znowu się zbierał, tak, że nawet posilić się nie mógł. Gdy to posłyszeli jego bliscy, wybrali się, żeby go powstrzymać. Mówiono bowiem, odszedł od zmysłów. Oto słowo Pańskie. Bracia i siostry, dzisiaj kolejny raz Pan Bóg objawia ogrom swojego miłosierdzia. Dlatego, że widzimy Dawida w sytuacji takiej, w której uległ swojej słabości, dopuścił się grzechu. Znajduje się Dawid wtedy w Siklak. To nie jest ziemia Izraela. To jest ziemia, która należała wtedy do Filistynów. Dawid już tak nie był w stanie znosić tego, co czynił Saul, jak próbował go zniszczyć. Kolejny raz uciekł z dworu, ale w tym momencie uciekł z dworu do Filistynów i próbował się z nimi sprzymierzyć. Filistyni nie chcieli z nim współpracować. Pamiętali o tym, że pokonał Goliata i uważali, że to jakiś podstęp. Więc skierowali go do tego właśnie miasta Siklak. Tam Dawid poniósł konsekwencje tego, że niestety sprzeniewierzył się z przeciwnikiem. Wszedł na ziemię inną niż ziemię, która należy do Boga. I cały orszak, wszystkie jego żony, dzieci zostały porwane przez Amalekitów i zostali niewolnikami właśnie Amalekitów. Ale w tej sytuacji, w której już słyszymy ten fragment dzisiejszego czytania, to udaje się Dawidowi odbić to, co stracił. Słyszymy, że jest po zwycięstwie nad Amalekitami. I zobaczmy, że niesamowite jest Boże miłosierdzie, dlatego że Bóg nie zapomina tego, co obiecał Dawidowi. I nie zapomina o tym, że powierzył mu misję, że jest namaszczony na króla Izraela, mimo tego, że Dawid pod ciężarem właśnie tego naporu Saula, pod ciężarem tego naporu zła, już ugina się, już nie daje rady, już pęka i właśnie popełnia grzech. To Pan Bóg w tym przykrym doświadczeniu śmierci Saula i Jonatana przypomina Dawidowi jego misję. Tu się objawia właśnie Boże miłosierdzie. I w tym właśnie przypomnieniu misji Dawida widać, że w tym doświadczeniu właśnie Bożego miłosierdzia widać, że Dawida jakby natychmiast napełnia Duch Boży i tych, których ugiął się i wcześniej już nie znienawidził, już mówi zupełnie inaczej, już właśnie widzi ich tak, jak powinien widzieć, jak Bóg widzi człowieka. I słyszymy właśnie te przepiękne słowa Dawida. O Izraelu, twa chwała na wyżynach twoich leży pobita. Jakże padli bohaterowie, Saul i Jonatan, kochani i pełni uroku. Za życie i w śmierć nie są rozdzieleni. Byli oni bystrzejsi od orłów, dzielniejsi od lwów. Opłaczcie nad Saulem, córki izraelskie. On was ubierał w prześliczne szkarłaty, złotymi ozdobami upiększał stroje. Jakże zginąć mogli waleczni wśród boju Jonatan, przebity śmiertelnie. Żal mi ciebie, mój bracie Jonatanie, tak bardzo byłeś mi drogi. Więcej ceniłem twą miłość, niżli miłość kobiet.
jakże padli bohaterowie, jakże padły wojenne oręża. I zobaczmy właśnie, kochani, właśnie co się dzieje, kiedy właśnie Duch Boży napełnia człowieka. Jak jest właśnie skłonny do dobra, chociaż przed chwilą nie był skłonny do dobra. Chociaż przed chwilą upadał, przed chwilą grzeszył. I widzimy dzisiaj w Ewangelii Pana Jezusa, który cały czas czyni dobro. I mówią, odszedł od zmysłów. Mówiąc kolokwialnie, wariat. Pamiętam taką sytuację z seminarium, kiedy rozmawiałem z jednym klerykiem, opowiadał o innym kleryku i taki zadziwiony mówi, albo święty, albo wariat. Znowu drugi robił taki test, chodził za tym klerykiem, bo nie wierzył, że może być taki dobry człowiek po prostu najzwyczajniej w świecie. Uczynny, życzliwy, zawsze pomagający. Chodził za nim miesiąc i próbował złapać go na jakimś złu. Jaki był zdziwiony, kiedy nic takiego nie znalazł. I mówi, niemożliwe, tacy ludzie nie są. No i właśnie mamy takie doświadczenie dzisiaj w Ewangelii. Pan Jezus jest po prostu dobry. Jest po prostu miłosierny, jest miłością czystą i daje się cały, jak tylko może. I właśnie dlatego nazywają go wariatem. Ale właśnie zauważmy, że to jest normalny stan człowieka. I niech nazywają nas ludźmi, którzy odchodzą od zmysłów, czy wręcz niech nazywają nas wariatami, jeżeli trwamy w dobrym, to niech tak będzie. I również to, co wypowiada dzisiaj Dawid, to też ma takie znamiona takiej nagłej przemiany, ale przemiany właśnie w dobrym. I my bądźmy tacy szlachetni, tak jak dzisiaj bardzo potrzebujemy tego, kiedy niektórzy mają pragnienia, żeby swoich wrogów w cudzysłowie utopić w łyżce wody. A zobaczmy pod wpływem Ducha Bożego, jak Dawid mówi o swoich wcześniejszych wrogach. Jak my bardzo potrzebujemy właśnie takiego napełnienia Duchem Świętym, żeby z ogromnym szacunkiem mówić o tych, którzy nas krzywdzą, ranią, którzy czynią wobec nas rzeczy bolesne, którzy nas znieważają, którzy nas niszczą, podważają i niech nazywają nas wariatami. A my mówmy dobrze o tych, którzy nas krzywdzą bądź krzywdzili, tak jak Dawid śpiewał hymn o Saulu i o Jonatanie. Amen.